W Hiszpanii odbył się dwudniowy szczyt z udziałem liderów europejskich partii prawicowych i konserwatywnych, zatytułowany Obronić Europę. W spotkaniu liderów europejskich partii prawicowych i konserwatywnych wzięli udział m.in. przewodnicząca Zjednoczenia Narodowego we Francji Marine Le Pen oraz premier Węgier Viktor Orban. Polskę reprezentuje premier Mateusz Morawiecki. Podczas spotkania szef polskiego rządu mówił m.in. o zagrożeniach ze strony Rosji. Rosja zagraża integralności terytorialnej Ukrainy i omawialiśmy ten temat w sposób bardzo obszerny. Ja jestem bardzo wdzięczny wszystkim naszym przyjaciołom w całej Europie, którzy są świadomi tych zagrożeń i tych ryzyk. Delegacje biorące udział w spotkaniu w Madrycie poparły deklarację, w której znalazło się potępienie agresywnych działań Rosji. Dla nas, którzy mieszkamy w Europie Środkowej, jest to bardzo ważna kwestia i prosimy wszystkie partie członkowskie tutaj, aby opowiadali się za pokojem. Premier Mateusz Morawiecki podkreślał także wagę suwerenności i solidarności państw europejskich. Suwerenność wszystkich państw powinna być w sposób niewątpliwy traktowana jako wielka wartość i tutaj nasz przyjaciel Santiago w Hiszpanii i wszyscy nasi inni partnerzy są świadomi tej sytuacji. Jestem bardzo wdzięczny. Gospodarzem wydarzenia był Santiago Abascal, lider hiszpańskiej partii Vox. Hiszpański polityk zapewnił, że jego ugrupowanie popiera Polskę w walce o ochronę granic przed nielegalnym napływem migrantów od strony Białorusi. Okazaliśmy mu całe nasze wsparcie i solidarność w obliczu ataków, jakie Polska otrzymuje na granicy i skandalicznych gróźb Brukseli pod adresem jej rządu. Podczas spotkania omówiona została także kwestia dotycząca Fit for 55. Dyskutowaliśmy na temat bardzo wysokich cen energii spowodowanych przez taką właśnie politykę. Mówiliśmy również o manipulowaniu cenami gazu. To był jeden z naszych tematów. Mówiliśmy, jak bardzo jest to szkodliwe dla przemysłu w Europie. Spotkanie w Madrycie stanowi kontynuację prac rozpoczętych podczas szczytu partii konserwatywnych w Warszawie na początku grudnia 2021 roku. To znaczący krok naprzód na drodze przywracania Europie jej właściwego charakteru, podkreśla politolog profesor Tadeusz Marczak. Gospodarz spotkania Santiago Abascal, szef partii hiszpańskiej Vox, mówi wręcz o konieczności stworzenia nowego traktatu europejskiego, który ograniczy, a może nawet zlikwiduje biurokrację brukselską i położy nacisk na takie kwestie jak suwerenność państwowa i tożsamość narodowa. Spotkanie pokazuje także, że ugrupowania konserwatywne w Parlamencie Europejskim rosną w siłę, wskazuje ekspert do spraw bezpieczeństwa Sebastian Trojak. Muszą odzyskać Parlament Europejski, odzyskać Europę Schumana, Adenauera. To jest główny cel tych działań. Według deklaracji założycielskiej przede wszystkim to jest kwestia działania w obszarze kultury i polityki. W szczycie wzięli także udział m.in. lider Związku Chrześcijańskich Rodzin na Litwie Waldemar Tomaszewski, a także politycy z Rumunii, Estonii, Austrii i Bułgarii.